Dzieje apostolskie, rozdział 13 W kościele antiocheńskim działali następujący prorocy i nauczyciele Barnaba, Szymon zwany Czarnym, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się razem z tetrarchą Herodem i Szaweł. Gdy odprawiali nabożeństwo ku czci Pana i pościli, Duch Święty rozkazał Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do pracy, do której ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji. Stąd odpłynęli statkiem na Cypr, przybyli do Salaminy i głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Pomagał im Jan. Potem przeszli całą wyspę, aż do Pafos. Tam spotkali maga Bar Jezusa, który był fałszywym prorokiem żydowskim. Należał on do najbliższego otoczenia prokonsula rzymskiego, Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Zarządca wezwał do siebie Barnabę i Szawła, gdyż chciał posłuchać słowa Bożego. Wystąpił wtedy przeciw nim Elimas, czyli mag, bo tak tłumaczy się jego imię. Usiłował odwieść zarządca od wiary. Ale szaweł, zwany też Pawłem, napełniony duchem świętym, zmierzył go wzrokiem i zawołał. Podstępny oszuście potomku diabła, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, kiedy przestaniesz wreszcie wykrzywiać proste drogi pana? Właśnie teraz dotknie cię ręka pańska i stracisz wzrok, przez pewien czas nie będziesz widział słońca. I natychmiast stał się niewidomy ogarnęły go ciemności. Po macku szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Widział to wszystko prokonsul i uwierzył. Był pełen podziwu dla nauki pańskiej. Paweł i jego towarzysze odpłynęli z Pafos i przybyli do Perge w Pamfilii. Jan jednak odłączył się od nich i powrócił do Jerozolimy. Oni zaś wyruszyli z Perge i udali się do Antiochii Pizydyjskiej. W Szabat weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu tekstu prawa i proroków, przełożeni synagogi poprosili ich: Bracia, jeśli chcecie skierować jakieś krzepiące słowo do ludzi, przemówcie. Wtedy wstał Paweł i dając znak ręką powiedział: Izraelici i wy wszyscy, którzy boicie się Boga, posłuchajcie. Bóg narodu izraelskiego wybrał naszych przodków. On wywyższył lud w czasie jego pobytu w Egipcie i objawił swoją moc, wyprowadzając go stamtąd. Przez około 40 lat okazywał im cierpliwość na pustyni. Potem wyniszczył siedem narodów kananejskich, oddając im w dziedzictwo ich ziemię. Wszystko to trwało około 450 lat. A potem dawał im sędziów, aż do proroka Samuela. Gdy zażądali króla, Bóg dał im Saula syna Kisza z plemienia Benjamin'a. Rządził on czterdzieści lat. Kiedy go jednak odrzucili, uczynił królem Dawida. O nim to powiedział: Znalazłem Dawida syna Jessego, człowieka według mojego upodobania, który doskonale wypełni moją wolę. Zgodnie z obietnicą, jednego z jego potomków Bóg uczynił zbawicielem Izraela. Jest nim Jezus. Przed jego przyjściem Jan głosił całemu Izraelowi chrzest nawrócenia. Gdy Jan wypełnił swoją misję, powiedział: „Nie jestem tym za kogo mnie uważacie, lecz oto za mną idzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, potomkowie Abrahama oraz wy wszyscy, którzy boicie się Boga, to właśnie nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo ani mieszkańcy Jeruzalem. Ani ich zwierznicy go nie rozpoznali. Wydali na niego wyrok i tym samym wypełnili słowa proroków, odczytywane w każdy szabat. Chociaż nie znaleźli żadnego powodu, aby go skazać na śmierć, to jednak domagali się od Piłata, aby go stracił. Gdy wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił go z martwych. On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy przyszli z Nim z Galilei do Jeruzalem, a teraz są Jego świadkami wobec ludzi. My właśnie głosimy wam Ewangelię, obiecaną naszym przodkom. Bóg ją wypełnił wobec nas ich potomków, wskrzesił Jezusa, jak jest napisane w Psalmie drugim. Ty jesteś moim Synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Zapowiedział także, że go wskrzesi z martwych, aby na zawsze uchronić go od rozkładu w grobie. wypełnie wobec was wiarygodne obietnice łaskawości dane Dawidowi. Ten zaś w innym miejscu mówi, nie dopuścisz, aby twój święty uległ rozkładowi w grobie. Dawid wypełnił w swoich czasach Boży plan, ale jednak umarł, uległ rozkładowi tak jak jego przodkowie. Ale ten, kogo Bóg wskrzesił, nie uległ rozpadowi. Bracia, uświadomcie więc sobie, że głosimy wam dokonane przez niego odpuszczenie grzechów, których nie mogło usprawiedliwić prawo mojżeszowe. Każdy, kto wierzy, otrzymuje usprawiedliwienie. Strzeżcie się więc, aby nie spełniły się na was słowa proroków. Patrzcie szydercy, zdumiejcie się i przepadnijcie, bo w waszych czasach dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, choćby wam o nim opowiadano. Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat znów mówili o tym samym. Kiedy zgromadzeni rozeszli się wielu Żydów i pobożnych prozelitów, towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, a oni zachęcali ich do wytrwania w łasce Bożej. W następny szabat zebrali się prawie wszyscy mieszkańcy miasta, aby słuchać słowa pańskiego. Kiedy Żydzi zobaczyli te tłumy, ogarnęła ich zazdrość. Dlatego złożecząc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnawa powiedzieli stanowczo, Słowo Boże powinno być głoszone najpierw wam. Ale skoro je odrzucacie, sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Dlatego Zwracamy się do Pogan. Tak bowiem polecił nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością narodów, aby przez Ciebie zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. Kiedy Poganie to usłyszeli, ucieszyli się i dziękowali Panu za Jego słowo, uwierzyli zaś wszyscy, których Bóg powołał do życia wiecznego. Odtąd słowo Pańskie rozszerzało się po całej tej krainie, a Żydzi. Podburzyli pobożne i wpływowe kobiety oraz znaczniejszych obywateli w mieście, wzniecili nienawiść przeciw Pawłowi i Barnabie i wyrzucili ich poza swoje granice. Oni strząsnęli proch z nóg i udali się do ikonium, a uczniów przepełniała radość i Duch Święty. Kochani, zaczynamy teraz w dziejach. Taki długi dosyć fragment, gdzie będą opisywane misje Pawła, misje pierwszego Kościoła, gdzie się Ewangelia rozszerza. Tutaj w tym fragmencie podoba mi się bardzo jedna rzecz, bo myślę, że wielu z nas jej doświadcza. Zobaczcie, bywało tak wcześniej w tych opisach, że na jedno kazanie, na jedno słowo apostołów, czy Piotra, czy kogokolwiek innego, stępował Duch Święty, ludzie się nawracali, w ogóle działy się cuda. A to zobaczcie, są w synagodze, Paweł dosyć długo naucza, to był taki długi fragment, gdzie tłumaczył Pisma, tłumaczył historię Izraela i skończyło się to tym, że oni poprosili przyjdźcie za tydzień i dalej nam tłumaczcie, czyli coś tam dotarło, ale oni się jeszcze nie nawrócili. Mało tego, okazało się, że jest mnóstwo takich, którzy nie chcą się nawrócić, jak widzicie, podburzają innych ludzi, chcą, no właśnie, przez zazdrość Piotra, Wszęsie Pawła i Barnabę skrzywdzić. Kochani, to jest coś, co znamy, nie? Kiedy komuś głosisz, nie wiem, jakieś prawdy, jakąś dobrą nowinę o Panu Jezusie, albo po prostu go wzywasz do zmiany życia. I on czasem nie chce, są te różne postawy. Ktoś mówi, okej, okay, no coś tam masz rację, ale nie do końca jeszcze to ja, że, pogadajmy o tym jeszcze. Koń nie zawsze wszystko jest tak, od tak, nagle i naraz, nie? Że przychodzi do święty i wszystko się zmienia. Nie, kościół to jest też mozolne głoszenie słowa. Zobaczcie, głosimy to słowo już od dwóch tysięcy lat. No i cały świat jeszcze nie nawrócił, a nawet nawet nie jego większość. Kochani, pomyślcie dzisiaj właśnie o takich jakichś waszych relacjach, gdzie może się już zniechęcacie, gdzie mówicie już tyle razy gadałem, już mam dość. Gadaj dalej, gadaj, ile się da. Czasem się nie da w ogóle, ale nie zniechęcaj się. Na tym właśnie również polega głoszenie Ewangelii. Pomyśl o tych Twoich zniechęceniach.